Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. No jak tam miałem 6-7 lat, jak już wędkę umiałem trzymać. No. Bo tą pasję się po prostu dziedziczy. Robiliśmy takie śledztwo, żeby sprawdzić, na ile stary tekst pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Tak naprawdę jedyne, co jest potrzebne, to wygodne buty i trochę odwagi. I już możemy naprawdę daleko podróżować. Trzy tysiące członków Polskiego Związku Wędkarskiego z naszego regionu świętuje dziś jubileusz 70-lecia okręgu PZW. Uczczono go nad kanałem Ulgi w Opolu, gdzie z tej okazji odbyły się 18 otwarte mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym. Polski Związek Wędkarski powołany do życia został w Warszawie w 1950 roku. Przejął obowiązki Krajowego Towarzystwa Rybackiego, skupiającego się na dbaniu o gospodarkę rybacką wędkarską, ochronę wód i upowszechnianie sportu wędkarskiego, czego w tym ostatnim przypadku mogliśmy doświadczyć nad kanałem Ulgi, gdzie odbyły się tegoroczne mistrzostwa województwa. Tutaj jest akurat nie sektor fiderowy, za barką jest spławik, na Odrze mucha, proszę zauważyć, mucha na wodzie nizinnej i spinning. Także no, jest to dla nas niewątpliwie święto wędkarskie. Wędkarstwo to hobby, które często przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Przykładem jest pan Rafał Skrzypczak, tegoroczny zwycięzca zawodów, który zainteresowanie wędkarstwem przejął od swojego taty. Trzeba było się dopasować do ryby, po prostu ona odskakiwała. Głównie reagowała na glinę z domieszką troszeczkę zanęty. Oraz przekazał je na syna, który choć sam nie brał czynnego udziału w zawodach, to zdecydował się przyjść i pokibicować. Ja to gdzieś tam z tatą od dzieciaka, gdzieś tam tata siedzi na początkowych stanowiskach, łowi dzisiaj, ja nie, ale... No jak tam miałem 6-7 lat, jak już wędkę umiałem trzymać, no to już łowiłem, nie? Wędkarstwo, w tym te sportowe, to zajęcie, które chętnie uprawiane jest przez kobiety i to na światowym poziomie. W tegorocznych zawodach wzięła udział pani Elżbieta Machpiwowar, mistrzyni świata w drużynowym wędkarstwie spławikowym kobiet z 2021 roku. Przede wszystkim zawody mistrzostkie polegają na tym, że na wynik pracuje cały zespół. Jedziemy tydzień wcześniej na miejsce docelowe. Tam przeprowadzamy szereg treningów z trenerami, z całym sztabem. I finalnie dwa dni łowimy po to, by zdobyć medal. W całym regionie są 23 tysiące wędkarzy zrzeszonych w Opolskim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Proszę zauważyć, że to są tak naprawdę pierwsi inspektorzy ochrony środowiska. Gdy coś się dzieje złego na wodzie, no to właśnie oni pierwsi to obserwują, oni pierwsi to zgłaszają. Zresztą od zgłoszeń naszych wędkarzy opolskich zaczął się ubiegłoroczny problem na Odrze. Więc tak naprawdę, jeżeli zaczniemy od tego, że ludzie chcą się poświęcić środowisku, a pasją sportową ich jest łowienie ryb, no to świetnie możemy to ze sobą po prostu zorganizować, dofinansować z naszej strony i wzajemnie się wykorzystać po prostu. W tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 140 wędkarzy z całej Polski. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Kolejny dzień 48. opolskich konfrontacji teatralnych za nami. Wczoraj na scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wystąpił Teatr Ludowy z Krakowa, przedstawiając adaptację powieści Chłopi Władysława Reymonta. Póki rucham tymi kulasami, nie dam ani jednej morgi nie odpiszę i na wycuk do waju nie pójdę. Robiliśmy takie śledztwo w poszukiwaniu jakiegoś naszego DNA. Zastanawialiśmy się z dramaturgiem, czy ten tekst zabiera jakieś takie tropy, jakieś takie ślady sprzed 100 lat z hakiem jakiegoś zapisu rzeczywistości naszej, w której żyjemy, czy czasem w historiach naszych pradziadów, mówiąc skrótem, jakoś nie jesteśmy zaklęci, więc nazwijmy to teatralnym śledztwem. My z Tomkiem Śpiewakiem uznaliśmy, że ta parafia konstytuuje tych ludzi i relacje między tymi ludźmi. Patriarchalność tego świata. Też w samych chłopach tak jest. Oni przed każdym działaniem się modlą. Sam Reymont to tak napisał, że to jest jakiś rodzaj absolutnie naszego fundamentu ludowego, który my dostaliśmy w spadku. I może to ma jakieś połączenie z tym, jak patrzymy na właśnie relacje damsko-męskie, jak patrzymy na zarabianie, jak patrzymy na wysiedlanie się z ziemi. Kołysę się kołysę.
teraz zaglądamy do Opolskiego Amfiteatru, który szykuje się do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na miejscu była Kamila Korzeniowska. Pogoda dopisuje, więc i prace w Opolskim Amfiteatrze idą zgodnie z planem. W końcu Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, 61. odsłona, odbędzie się już w piątek, 31 maja o godzinie 20. Tu w Opolskim Amfiteatrze ostatnie prace, ostatnie szlify. Scena jest już praktycznie gotowa, jak mogą Państwo zobaczyć. Właśnie te ostatnie prace to między innymi prace na wysokościach. Całe to przedsięwzięcie, ta budowa sceny to ogromne wyzwanie dla fachowców. Oni już tutaj pojawili się tydzień wcześniej i będą właśnie pracować nad sceną i scenografią do wtorku, bo wówczas rozpoczną się próby. Jeśli chodzi o samą scenografię, ona w tym roku będzie bardziej minimalistyczna niż w latach ubiegłych. Tutaj reżyser stawia przede wszystkim na muzyków i muzykę. Jak mogą Państwo usłyszeć, właśnie trwają próby obrazu, dźwięku, multimediów. To wszystko właśnie musi być gotowe na czas prób. One się rozpoczną we wtorek. Już we wtorek tutaj do Opolskiego Amfiteatru zjadą pierwsi artyści, którzy będą się ćwiczyć, będą próbować się przed tym wielkim muzycznym świętem. W piątek, co nas czeka w piątek? Koncert premier, recital Kai i Andrzeja Piasecznego. 50-lecie swojej działalności artystycznej na scenie będzie świętował Michał Bajor. Piątek to również debiuty. Z kolei sobota, super jedynki, powrót znanych i lubianych w takim dość mocno rok klimacie, następnie kabareton, który wraca na deski Opolskiego Amfiteatru po kilku latach przerwy i przechodzimy szybciutko do niedzieli. Tu odbędzie się koncert piosenek Janusza Kondratowicza na scenie Plejada Gwiazd Polskiej, sceny muzycznej, która zaprezentuje się właśnie w różnych stylach i gatunkach muzycznych w koncercie Zakochani są wśród nas. Co ważne, wszystkie bilety na każdy dzień koncertu zostały już wyprzedane, ale nic straconego, zapraszamy przed telewizory. Na antenę telewizyjnej jedynki o godzinie 20. Przypominam, startujemy w piątek 31 maja. Dziesiątki opowieści i niezapomnianych wspomnień z tych bliskich i najodleglejszych zakątków naszego globu. Tym z mieszkańcami Głogówka podzielili się podróżnicy, którzy przyjechali na 17. spotkanie znajomych podróżników. 8 prelekcji z podróżnikami, koncerty oraz warsztaty. Tak prezentował się tegoroczny repertuar Festiwalu Podróżniczego. Festiwal świetnie wypalił, to jest 17. edycja naszego festiwalu. Wczoraj nasza sala pękała w szwach, praktycznie ludzie siedzieli na schodach. Dzisiaj właśnie jesteśmy po pierwszej prelekcji i też widzimy, że dopisała frekwencja. Podróżowanie to pasja, którą można się zajmować niezależnie od wieku czy zasobności portfela. Jedną z ważniejszych prelekcji była ta poświęcona temu, jak zacząć swoją przygodę ze zwiedzaniem świata. Wielu ludzi marzy o tym, żeby zacząć podróżować. Tak naprawdę jedyne, co jest potrzebne, to wygodne buty i trochę odwagi i nic więcej. Nie trzeba mieć sprzętu za grube tysiące, nie trzeba mieć nawet wiedzy. Trzeba się po prostu odważyć, zrobić ten krok, wstać z tej życiowej wersalki i po prostu ruszyć w świat. Podróżowanie to przede wszystkim poznawanie ludzi, kuchni i kultur związanych z danym zakątkiem świata. W tegorocznym spotkaniu z podróżnikami dominowała przede wszystkim Afryka i to nie tylko dzięki prelekcjom, ale również muzyce, której można było posłuchać podczas warsztatów z gry na bębnach afrykańskich. Spędziliśmy ostatnią zimę w Afryce, gdzie widzieliśmy żywe instrumenty podczas dnia codziennego. Tam co sobotę ludzie wystawiają mnóstwo instrumentów, ogromne głośniki i tam się dzieje życie, tam nikt nie zwolni na straż miejską, nikomu to nie przeszkadza. Jeżeli samochody nie mają jak przejechać ulicą, to jadą następną. Jeżeli ktoś przechodzi, to się dołącza do imprezy. Jest zupełnie inaczej niż tutaj, gdzie nie zagrasz, tam no niestety wszystkim przeszkadza. Choć najbardziej pociągające może być zwiedzanie najdzikszych terenów ukrytych w najbardziej niedostępnych regionach naszego globu, nie należy zapominać również o turystyce lokalnej, która niejednokrotnie może być równie zaskakująca. Ja gorąco polecam Głogówek, przede wszystkim ze względu na naszą historyczną starówkę, ze względu na historię naszego miasta, w której przeplatają się takie postacie jak Julian Kazimierz, jak Ludwik van Beethoven, szlachecki ród Oberstdorfów. Warto tutaj przyjechać, warto tą naszą lokalną historię poznawać. Dlatego podróżowanie warto zacząć od naszej najbliższej okolicy. A teraz sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. To jest impreza, która przede wszystkim ma na celu to, żeby zaprezentować różne dyscypliny sportu mieszkańcom Opola. I rzeczywiście, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice wspólnie ze współorganizatorami po raz kolejny przeprowadziło jedyną w swoim rodzaju promocję wsi ze szlachetnym celem. Zeflik to wymyślona bajkowa postać, która przynosi szczęście mieszkańcom Niezdrowic. Henryk Wawer. Piąty bieg charytatywny śladami Zeflika to trasa główna licząca 8 km oraz imprezy towarzyszące, biegi dla dzieci i 4-kilometrowa trasa Warsaw Trekking. Nasza historia zeflikowa powstała dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy chcieli odbudować naszą wsi z grubę. Zeflik to taka postać troszeczkę z bajki, która pomagała ludziom i my chcemy to samo czynić. Uważamy, że warto pomagać, że jest to coś, co możemy od siebie dać. Nas to niewiele kosztuje. Kosztuje tylko nasze zaangażowanie i po prostu siła naszego serca. Zebrane w trakcie tegorocznej edycji imprezy pieniądze wesprą rehabilitację i zakup profesjonalnych protez dla ponadrocznej Emilki, która po urodzeniu straciła nóżkę. Mamy tą swoją tak zwaną niezmordowaną grupę, która można powiedzieć, że się nawet poszerzyła, więc liczba dobrych serc, które chcą pomagać, jest większa. To nas bardzo cieszy. No i w tym roku Zeflik dla Emilki. Cała ta akcja charytatywna jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, wydarzeniem, nie tylko dla Emilki, ale dla wszystkich potrzebujących, bo wiadomo, jest to już piąta z kolei edycja. No i dzieci otrzymują dzięki temu pomoc. Biegi rozpoczęła wspólna rozgrzewka, uczestniczyło 160 dzieci, a w biegu głównym prawie 200 dorosłych. W tym roku zwyciężył Piotr Rybiałek, biegacz z Gogolina, który po 27 minutach i 32 sekundach pokonał 8-kilometrową trasę. Od początku puściłem chłopaków do przodu, dwójkę biegli, po kilometrze jeden odpadł, później odpadł na czwartym kilometrze drugi kolega i mogłem sam kontynuować bieg. Z grupy biegaczek jako pierwsza przybiegła Amerykanka Kelly Smith. My name is Kelly. To fajna impreza. Dla mnie bieg nie był ciężki. Ja dużo biegam i cieszę się, że dotarłam do mety. Lots of support. Na dziś zaplanowano także wiele imprez towarzyszących, występy artystów i zabawę mieszkańców Niezdrowic do późnego wieczora. Za nami Dzień Sportu Opolanka 2024, który odbył się na terenie opolskiego Toyota Parku. Opolanie z pociechami i nie tylko mogli się bliżej przyjrzeć najróżniejszym dyscyplinom sportowym i aktywnie spędzić niedzielę. Izabela Zapisek. Strefa sztuk walki, pokaz gimnastyki artystycznej, strefa moto, zdobywanie szczytów to tylko nieliczne z atrakcji, jakie czekały na uczestników Opolanka Dzień Sportu. To jest impreza, która przede wszystkim ma na celu to, żeby zaprezentować różne dyscypliny sportu mieszkańcom Opola, żeby mogli się zapoznać z nimi i na przykład wysłać na poszczególne sekcje swoje dzieci, bo może coś się zainteresuje. To prawdziwa gratka dla przyszłych adeptów sportu. Właśnie tutaj mieli okazję zagrać, porozmawiać z trenerami i z pasjonatami. Byłam kosa. I jak ci się podobało? Fajnie. Będziesz grał jeszcze w przyszłości? Tak. Przede wszystkim jednak można zobaczyć, jak wyglądają treningi. Są pokazy tutaj karate, tutaj jest też nasze stanowisko, gdzie boksujemy, gdzie trenujemy, gdzieś tam jakieś takie, czy tam tarcze pokazowe, czy też mogą dzieciaki przyjść i sobie poboksować. Uważam, że jest naprawdę super. Dużo się dzieje i też na zewnątrz mega dużo ludzi. Była to także doskonała okazja do poznania mniej popularnych, ale równie interesujących dyscyplin. Aikido dla wszystkich, jak było widać na pokazie. Mieliśmy najmłodsza uczestniczka, to pięciolatka. Najstarszy uczestnik to na dzień dzisiejszy 63 lata, ale ćwiczą wszyscy. Każdy umie coś sobie znaleźć w tym, co robimy. Frekwencja i pogoda nie zawiodły. Hala w kompleksie sportowym Toyota Park pękała w szwach. Obaj jesteśmy sportowcami i wspieramy takie akcje. Chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały, że w tym mieście mogą potrenować, pobawić się, poznać nowe dyscypliny. Wszystko zaczyna się od rodziców. Jeżeli rodzice nie zaprowadzą na pewne zajęcia i nie będą pomagać, że tak powiem, pchać do przodu, no to dziecko w tak młodym wieku jak 4-6 lat, akurat jak tutaj nasi synowie, ciężko im będzie samemu gdzieś tam pójść na zajęcia, no bo fizycznie nie mają jak. Organizatorzy podkreślają, jak ważny jest sport w dzisiejszych czasach. Każda forma spędzania czasu aktywnie powoduje, że
człowiek odreagowuje. W dzisiejszych czasach żyjemy bardzo szybko i niestety po prostu stres powoduje, że usztywniamy się, stres powoduje choroby, a ta aktywność powoduje, że potrafimy odreagować. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już dziś zapewnia, że w planach są takie wydarzenia na różnym poziomie przez cały rok. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. To już wszystkie informacje, które chcieliśmy Państwu przekazać w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody i Sport Opolski Ekstra. O 19.15 zapraszamy na program 7 dni Opolskie, który poprowadzi Magdalena Antoszak. A ja spotkam się z Państwem ponownie w kolejnym wydaniu naszego serwisu o 21.30. Teraz dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.